Czołem biegacze, jestem Sebastian, jestem instruktorem Kettlebell Strong First. Pracuję z odważnikami kulowymi, które są treningiem funkcjonalnym. Znakomicie poprawiają stabilność centralną, która jest bardzo potrzebna we wszystkich sportach, również w bieganiu. Po krótkiej rozgrzewce aerobowej możemy przejść do ćwiczeń z kettlami, kilka prostych ćwiczeń. Pierwszy z nich to tak zwany Prying Goblet Squat, czyli przysiad, w którym rozluźniamy troszkę biodra. Będąc na dole, łokcie rozpychają kolana, starając się znaleźć troszeczkę miejsca w biodrach. Kilka powtórzeń i góra. I znowu wdech w dół. Kilka powtórzeń. Rozciągamy dość mocno. I góra. Dół. Ważny nie powinien być tutaj duży, to jest rozgrzewka. Myślę, że 12 kg w większości wypadku będzie odpowiednie. Góra. W każdym powtórzeniu powinniście czuć troszeczkę większy luz w biodrach. Dobra. I ostatni raz. Już dość nisko. Dość mocno na zewnątrz kolana. I góra. Teraz ćwiczenie Halo, czyli aureola. Ćwiczenie, w którym zataczamy okręgi dookoła głowy po to, żeby zmobilizować, rozciągnąć barki. Dobrze, jest teraz odważnik mieć do góry nogami. Będzie nam łatwiej o pozycję wyjściową. I robimy. 5 powtórzeń na stronę. I odkładamy. Jeżeli jesteś biegaczem, jeżeli zależy Ci, żeby poprawić swoją siłę, dynamikę, stabilizację, wystarczą Ci dwa ćwiczenia. Swing i wstawanie tureckie. Swing jest ćwiczeniem, które znakomicie wzmacnia plecy, pośladki, promuje wyprost w biodrach i bardzo wzmacnia brzuch. Bez tego ćwiczenia ciężko myśleć o zdrowym i długotrwałym bieganiu. Wstawanie tureckie natomiast to ćwiczenie, w którym pracujemy głównie nad siłą. Siłą maksymalną i stabilizacją w barkach. Bardzo często ramiona, barki i klatka piersiowa są zaniedbane w przypadku biegaczy, dlatego to ćwiczenie znakomicie wypełni tę lukę w Waszych treningach. Przy swingu ciężar dobieramy na początku ostrożnie. Myślę, że dla początkujących 12 lub 16 kg będzie zupełnie wystarczające. Natomiast w miarę, gdy będziecie silniejsi, może ten ciężar zwiększać. Dla rozwoju dynamiki mniej więcej 1/3 ciężaru naszego ciała, co w przypadku biegaczy będzie dobrym wyborem. Ok, no to zaczynamy, choć nie będzie łatwo. Ważna jest pozycja, odważnik jest wsunięty nieco z przodu. Plecy bezwzględnie muszą przez cały czas trwania ćwiczenia być proste. Cała dynamika pochodzi z bioder, nie z siły ramion. Mocno wpycham odważnik między nogi i wykonuję kolejne powtórzenia. Pomiędzy seriami odpoczynek. Nie zaczynamy szybciej niż czujesz, że możesz wykonać poprawnie kolejną serię. No a teraz stawanie tureckie. Ćwiczenie dość skomplikowane, ale celowo postaram się wykonać je z zaznaczeniem pewnych etapów. Nie musisz od razu wykonywać całości, możesz wykonać powiedzmy pierwsze 2 lub 3 etapy. Ciężar natomiast powinien być dobrany rozsądnie. Jest to trudne ćwiczenie, które i tak najlepiej powinno być wykonane pod okiem instruktora Strong First, ale jeżeli podejdziemy do tego ostrożnie, z niewielkim obciążeniem, powinno być wszystko w porządku. Kładę się na boku, starając się bezpiecznie podebrać ciężar. Wyciśnięcie. No i zaczynamy. Już na etapie podnoszenia odważnika trzeba uważać, żeby
nie podnosić go samym barkiem, a całym ciałem. Nadgarstek trzymający odważnie musi być wyprostowany, ręka mocno ustabilizowana. I przez cały ruch pilnujemy, aby barki były daleko od uszu. Cały czas mocno pracują plecy, brzuch, żeby nie odginać się w lędźwiach, zwłaszcza przy wstawaniu. Schodząc powoli, ruch ma być cały czas pod kontrolą. I optymalnie jest zakończyć ćwiczenie w tym samym miejscu, w którym było rozpoczęte. No to mamy komplet, po jednym powtórzeniu na rękę. A zatem mamy dwa podstawowe ćwiczenia z odważnikami kulowymi. Swing i wstawanie tureckie, centrum ketlowego wszechświata. Aby trening był kompletny, wykonaj 5 serii swingów po 10 powtórzeń, natomiast wstawanie tureckie 3 do 5 powtórzeń będzie już wystarczające. Z czasem zwiększaj obciążenie i ze swingami staraj się dążyć do 100 powtórzeń na trening.